Natomiast, jeżeli kupujemy coś, co jest jakby bardziej skomplikowane, to najlepiej zrobić z tego. To najlepiej, żeby tego prawnicy jakoś może nie, z, nie musieli analizować, to zrobić na przykład załącznik do tej umowy, gdzie ten bardziej skomplikowany przedmiot to jest opisany przez osoby, które się na tym znają. Nasz apel, kupiecki apel do wszystkich innych działów, które przychodzą do nas do zakupów z zapotrzebowaniem, mówią, no kup mi tam, no, no, no takie jak wiesz, jak zawsze, no to mi kup. No. Opis przedmiotu zamówienia jest istotny, jest bardzo tak. ważny, bo potem się możemy o niego bardzo mocno potknąć, bo się okaże, że dostaniemy coś, czego wcale nie chcieliśmy, bo było to źle opisane. A my kupcy często nie jesteśmy w stanie tego tak opisać precyzyjnie, jak specjalista, jak ekspert, który danej rzeczy będzie używał. Dobra. I kropka. A, kropka. a już tym bardziej nie jest w stanie tego w żaden sposób dobrze zrobić prawnik? Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w świecie widzianym okiem kupca. Druga część. Kontynuujemy rozmowę z prawniczką Ewą Leyman, wspólniczką w kancelarii Żeglicka i wspólnicy kancelarii z Katowic. Ewa, rozmawialiśmy na temat tego, co jest, czym jest umowa i dlaczego ona jest istotna, a dziś porozmawiamy o tym, jakie składniki powinna zawierać. Ewa, dziękujemy Ci jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. No i co? Kontynuujemy naszą rozmowę. Nie wiem, czy znasz taką historię, jak był pewien właściciel skupu złomu, który nie podpisywał nigdy umów, i przyszł, przyszedł pewnego dnia do niego prawnik i mówi do niego: Mam dla pana wiadomość, jaką? Złom. <laughs> Co powinna okay. umowa zawierać? Jakie powinna mieć składniki, żeby tej, te, tego złomu wiadomości nie otrzymać? Dobrze. Czyli skupimy się tutaj na przykładzie takiej umowy może sprzedaży, tak żeby to, bo wiecie, żeby, żebyśmy po prostu jakoś tam sobie, bo rodzajów umów mamy bardzo dużo. Więc może tak, żeby jakoś było prościej to ustrukturyzować, to tak. Czyli te czynności przygotowawcze sobie już omówiliśmy. No powiedzmy, że już się zweryfikowaliśmy z tym kontrahentem i wiemy właśnie, że tą umowę chcemy z nim zawrzeć. Wiemy już z kim, wiemy kto podpisze. To jeszcze teraz, zanim w ogóle, co do co przejdziemy do jakby takich elementów tej umowy, to jeszcze jest istotna rzecz, o której chciałam powiedzieć. To jeszcze musimy się zorientować, czy na pewno w jakiej formie my chcemy tą umowę zawrzeć. Hmm. Akurat powiedziałam, że chcemy mówić o umowie sprzedaży, ale teraz zrobię jeden wyjątek jeszcze, jak jestem przy tej formie, żeby wam powiedzieć, taki praktyczny, który się u nas zdarzył, akurat nie dotyczył umowy sprzedaży takiej per se, jeśli chodzi o, o towary. Dlaczego ta forma jest taka ważna? Bo są przypadki, gdzie my musimy mieć formę pisemną pod regorem nieważności i to wynika nam z przepisów prawa. Poruszyłeś Jacku przed, przed chwilą y, tą kwestię jakiejś firmy, która ma na przykład sprzedaje różne rzeczy związane z IT. Niech, niech będzie, że, że, że sprzedaje albo kupuje prawa autorskie do nie wiem, do jakiegoś tam dzieła, tak? Do aplikacji to, jakieś tam Na, software na przykład, mhm. tak. I powiem wam to jest przykład z mojego życia zawodowego wzięty, dosłownie miesiąc temu. Mamy taką dużą spółkę, właściwie, która ma siedzibę poza w ogóle Unią Europejską. Ma tutaj w Polsce spółkę córkę. Która jest takim RD centrum. No po prostu bardzo dużo naszych programistów tutaj polskich jest w tej spółce zatrudnionych, produkują te chłopaki albo i dziewczyny i chłopaki te kody i wszystkie prawa autorskie itd. Podpisaliśmy, nawet my im te umowy przygotowywaliśmy, takie, które były to umowy obejmujące właśnie przeniesienie tych praw własności intelektualnej na tą spółkę matkę od tej spółki córki i od, od tych od tych podmiotów, które produkują te, te prawa IT IP, przepraszam. I tak, i pomimo tego, że przygotowana umowa była, i wskazałyśmy, że musi być wersja pisemna, to kontrahent zagraniczny, tą wersję pisemną to sobie przyjął, podpisali sobie przez, taki, do, przez takie narzędzie jak DocuSign. Nie wiem, czy znacie w, w praktyce. Ale bez podpisu elektronicznego, tego kwalifikowanego. I teraz. Najpiękniejsza umowa przygotowana przez nas i przeniesienie praw autorskich było nieskuteczne, bo akurat w tym konkretnym przypadku musimy mieć formę pisemną pod ręką, tam jest nieważności, i żadne prawa nie, nie przechodzą w sytuacji takiej, kiedy tej formy nie mamy zachowanej. Więc co? No, skonwalidowaliśmy to w jakiś tam sposób, po prostu drugi raz były podpisywane te same umowy, już podpisem akurat kwalifikowanym elektronicznym, bo taki dla wszystkich tam został zakupiony tych, tych osób, które to były istotne. Ale tak jak mówię, no pomimo tego, że nasz dział prawny był jakby w 100% zaangażowany w przygotowanie umowy, wyraźnie powiedzieliśmy i daliśmy instrukcję, co ma być. Druga strona, jakby nawet nasz klient, nie do końca zrozumiał, co to znaczy forma pisemna i jaki to musi być podpis. Przeprocedowali sobie to przez DocuSign i jakby wyszło to nam dopiero na weryfikacji, wiecie, takim sprawdzeniowej. No i tak jak mówię, to, to też naprawdę A, ma czyli, czyli nie było kwasu gdzieś tam później, że ktoś stwierdził, że ja jednak tych IP, czyli. Intellectual properties. Tak. Rights, Ale tak? praw autorskich możemy powiedzieć, tak bo to tak, prawa autorskich nie chciałem wcale prawa. przekazywać, to, bo, bo to pewnie też można byłoby później znowu kwestionować chyba, że zgodnie z tymi, nie wiem, dobrymi obyczajami czy taką przyjętą praktyką, że ten ktoś najpierw to podpisał, pracował, przekazywał, a potem nagle się rozmyślił, nie? Jak, to, to pewnie też Nie, nie to było to, a to akurat takie, bo te osoby dalej współpracują ze spółką i jakby tutaj kwasy że Zresztą oni jeszcze, podle, że podpisali umowę wcześniej yy, przez nas, tak jak mówię, przygotowaną. Tyle tylko, że klient nas nie zapytał. Yy, czy to jest wymagane? To jest ok, jak oni sobie mhm. to podpiszą wszyscy przez DocuSign, bo tego po prostu używają. Zanim przejdziemy do na następnego zagadnienia, y, zachęcamy Cię do zasubskrybowania naszego kanału i polecenia tego odcinka. No, pokażmy prawnikom, że jesteśmy z nimi za Pan Brat. I zapraszamy, zapraszamy również na nasze szkolenie Szkoły Okiem Kupca. 18-19 kwietnia w Katowicach. Zapisy nadal trwają. To Ewa, to ja w tym wypadku mam jeszcze jedno tak. do Ciebie pytanie konkretne. Już z jednym prawnikiem na ten temat rozmawiałem, i jestem też ciekaw Twojej opinii. I wiem pewnie, że to będzie zależało, ale to w miarę. Jak masz takie wchodzić, jak ptaszki, jak masz na przykład tak. regulamin i instalujesz jakiś software, albo mhm. e, logujesz się na przykład do aukcji elektronicznej lub do mhm. platformy elektronicznej, w której masz złożyć ofertę jako handlowiec mhm. dla kupca. I tam jest regulamin tego zapytania ofertowego, który musisz ptaszkiem odhaczyć, żeby przejść dalej. To czy ty możesz później powiedzieć, że no ja nie czytałem tego regulaminu, a ponieważ system mnie dalej nie puścił, musiałem to odhaczyć, no to po prostu odhaczyłem, to zużyłem ofertę, ale to, co tam było, to ja w ogóle tego nie czytałem. I czy to może być skuteczne, czy to jest Ale mówimy takim... o um, obrocie B2B, tak? tak. Czyli e... mówimy o przedsiębiorca-przedsiębiorca. Tak, jest. tak to, jest. To jest ważne, żeby powiedzieć, że przedsiębiorców obowiązuje tak zwany wyższy poziom y, takiej odpowiedzialności. Od przedsiębiorców się więcej wymaga. Więc w tej konkretnej sprawie odpowiedziałabym ci tak, sorry, ale zaznaczyłeś, jesteś przedsiębiorcą. Mogłeś ten regulamin tam. Przypuszczam, że była taka opcja, żeby pobrać ten regulamin i żeby się z nim zapoznać. Więc szansę taką miałeś. Jako przedsiębiorca zaznaczyłeś z pełną świadomością, że się zapoznałeś, no więc niestety. To to czyli jakby jest, czyli nie, mogę, nie mogę jako przedsiębiorca się bronić, że no nie miałem wyjścia, musiałem to klepnąć, więc to po prostu. Znaczy, w e... konkretnych e... przypadkach pewnie byśmy szukali, jakby to było potrzebne, to szukalibyśmy tych <laughs> <te> sposobów <laughs> obrony. Pewnie byście swojej, znaleźli, tak? a ten kupiec tak. biedny potem by znowu nie kupił, nie kupił jeszcze tego To, miał. o czym mówi Jacek, to ja wielokrotnie się spotkałem w obrocie handlowym, że w momencie, kiedy chcieliśmy egzekwować na przykład kary umowne, to właściciel danej firmy firmy mówił, a ja nie wiedziałem, że tu jest taki zapis w ogóle, nie? Ja no podpisywałem tak. tą umowę, ale nikt mi nie pokazał tam zapisu o karach, Był, jest bardzo zdziwiony, więc no to tak nie tylko ptaszek przy regulaminie, ale, no, ale jak już cały podpisał, jak już podpisał umowę, no to jest chyba jednak co innego, a co innego hmm. jest, kiedy po prostu musiało coś odhaczyć, jednak jest to subtelna, ale różnica, chociaż tutaj. No ale hmm. mamy, mamy. Ale to Ewa, to, 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 to jeżeli jako konsument Coś sobie tam odhaczam, bo instaluję jakiś software i potem się z tym nie zgodzę, to tutaj jednak mam więcej znaczy, jak, jak mówimy o obrocie takim konsumenckim, to myślę, że tutaj naszej znaczy w ogóle te regulacje, które są przedsiębiorca, konsument, jednak są inne niż, niż w takim obrocie B2B. Dlatego że B2B to uznajemy, że mamy do czynienia z profesjonalistami po, na określonym poziomie, po obydwu stronach. Natomiast jeżeli mamy po drugiej stronie przeciętnego Kowalskiego, to te wymogi w ogóle dla firmy, która y, przygotowuje tą platformę, tak, która, to, to nie znaczy, że konsument też sobie nie odhaczy, bo odhaczy. Ale te wymogi, w ogóle, jeżeli my tworzymy platformę taką, to jest, dla której wiemy, że po drugiej stronie mamy konsumenta, to inaczej wygląda regulamin. Inne w ogóle, to jest cał, całkiem inny obszar, może nie całkiem inny, ale tak naprawdę no musimy, musimy tutaj zastosować i szereg regulacji takich prokonsumenckich i w ogóle zabezpieczeń, tego że my wiemy, że ten konsument to nam tam musi po, w kilku miejscach popotwierdzać i yy, i po prostu te wymogi względem przedsiębiorcy są dużo wyższe. Dobra, ale przejdźmy tak. do tych najważniejszych elementów umowy. Tak co jest. powinna zawierać skuteczna umowa, dobra umowa? Z punktu widzenia kupca. Z punktu widzenia kupca, Opujący. dobrze. No więc tak, no stronę umowy musimy wiedzieć, mieć wskazane, musimy mieć przedmiot tej umowy, musimy wiedzieć, co my kupujemy, tak? musimy mieć ten przedmiot umowy dobrze opisany i jeżeli to jest jakaś prosta rzecz nie wymaga jakiegoś większego drobiazgowego opisu, to jeszcze pół biedy. Natomiast, jeżeli kupujemy coś, co jest jakby bardziej skomplikowane, to najlepiej zrobić z tego. To najlepiej, żeby tego prawnicy jakoś może nie, z, nie musieli analizować, to zrobić na przykład załącznik do tej umowy, gdzie ten bardziej skomplikowany przedmiot to jest opisany przez osoby, które się na tym znają. I tutaj zróbmy na chwilkę stop. Nasz apel, kupiecki apel do wszystkich innych działów, które przychodzą do nas do zakupów z zapotrzebowaniem, mówią, no kup mi tam, no, no, no takie jak wiesz, jak zawsze, no to mi kup, no. Opis przedmiotu zamówienia jest istotny, jest bardzo tak. ważny, bo potem się możemy od niego bardzo mocno potknąć, bo się okaże, że dostaniemy coś, czego wcale nie chcieliśmy, bo było to źle opisane. A my, kupcy, często nie jesteśmy w stanie tego tak opisać precyzyjnie jak specjalista, jak ekspert, który danej rzeczy będzie używał. Dobra. I kropka. A już tym bardziej nie jest w stanie tego w żaden sposób dobrze zrobić prawnik, który nie zna, znaczy, taki, który jest w firmie jeszcze wewnętrznie, to myślę, że może być całkiem dobrze zaznajomiony z tym, co tam się chce kupić, ale jednak to nie jest tak, jak Łukasz powiedziałeś, absolutnie się z Tobą pod tym podpisuję i zgadzam. My nie jesteśmy od tego, żeby ten przedmiot umowy w sposób prawidłowy sformułować, bo my po prostu możemy tego dobrze nie zrobić. Okej, okay. co jeszcze jest ważne? Więc tak, przedmiot umowy. Potem warunki tego, na jakich my chcemy kupić, czyli musimy dobrze, musimy ustalić cenę. I tutaj przy cenie musimy wiedzieć, czy my na przykład jak kupujemy, to płacimy zadatek za to, co kupujemy, jak ktoś od nas tego wymaga, czy na przykład płacimy zaliczkę i tu się za, zaczyna na przykład zabawa, czy my rozróżniamy zaliczkę za od czym jest zadatek, a czym jest zaliczka. No i tak, ustalamy warunki, jakbyś powiedziałam, też możemy ustalić warunki zapłaty tej, tej ceny, którą musimy my zapłacić za to, co kupujemy, czy my musimy zapłacić, czy my, kiedy my płacimy to, to wynagrodzenie tej drugiej stronie? Czy my płacimy już po tym, jak na ona, jak na przykład nam zostanie ten towar dostarczony, czy płacimy na przykład w jakieś tam 20% wcześniej i mamy to porozkładaną tą cenę na przykład, czy w którym momencie, to też jest fajnie sobie poustalać i... No z punktu i... widzenia kupieckiego to w drugiej części roku, pani. tak Im jest da, Im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej, możemy sobie, jak się druga strona tylko na to zgodzi, to możemy sobie zapłacić dopiero, jak nam tak naprawdę dostarczy. To, nam się cykl tak? konwersji gotówki nam się poprawi wtedy. <noise> tak jest. Tak jest. Dobrze, potem tak, musimy dalej znowu pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu, tak? bo my kupujemy, no bardzo fajnie jak my możemy zapłacić to dopiero potem jak nam wszystko dostarczą, tak? no my to już wtedy widzimy co przyjechało, czy to ma jakieś wady, czy nie ma i możemy sobie tam wtedy, ale rzadko tak szczerze od strony praktycznej, rzadko się zdarza, żebyśmy mogli zapłacić 100% ceny na końcu, w zależności od tego, co kupujemy, to bardzo często np. wpłacamy właśnie, niech to będzie zadatek, bo akurat to jest uregulowane w kodeksie cywilnym, ale może to być też zaliczka i w jakichś tam procentach, potem jak ten towar do nas na przykład zjeżdża transzami, to sobie możemy poustalać, że tam w jakichś procentach sobie płacimy zgodnie z tym, jak ten towar do nas przyjeżdża. No, ale tak. A założymy, że my już wyłożyliśmy część gotówki, chcemy jakby mieć pewność, że to do nas w terminie dotrze, tak? No więc mówimy tutaj o tych zabezpieczeniach, które fajnie by było. Przewidzieć w, w umowie, oprócz tego, że, że, że mamy oczywiście przewidziany termin, to jak chcemy bardziej zmobilizować, tak ładnie to ujmę, drugą stronę, żeby nam to w terminie dostarczyła, to na przykład możemy przewidzieć kary umowne za to, że ten towar do nas w terminie nie dojedzie. I tu przy karach umowa, umownych chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Taką, żeby, bo prawnicy to wiedzą, ale dalej się w, zdarzają w praktyce różne takie gwiazdki, jeśli chodzi o karę umowną, dlatego, żeby zapamiętać, że kary umowne można zastrzec tylko od zobowiązań niepieniężnych. Czyli ja nie mogę przewidzieć skutecznej kary umownej za zobowiązanie, za to, że ktoś mi na przykład w jakimś tam terminie nie zapłaci no, jakichś dziękuję. środków pieniężnych. Więc kara umowna na przykład może być dobrym narzędziem do tego, żeby ją przewidzieć. Na przykład za przekroczenie terminu dostawy towaru, mm -hmm. tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy. Tu, tutaj chciałem zadać pytanie, jeśli mogę ci wejść słowo. Oczywiście. Czy kara umowna może być? nieprawna, to znaczy na, na pewno może być taki przy, przypadek, to, 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 mm. to na pewno byśmy tak pytała, ale podam konkretny przykład, że e, na przykład dostawca dostarcza towar i ten towar jest reklamowany. Przez cały rok dostarcza ten towar i w, powiedzmy mm. w ostatnim miesiącu następuje reklamacja, przywiózł jakiś badziew, bo już kontrakt przegrał, stwierdził, następny kolejny stwierdził, że już tego klienta trochę odpuszcza. I teraz umowa mówi, że jeżeli będzie reklamacja, to dostawca jest obowiązany zapłacić karę w wysokości całego obrotu za ostatnie na przykład 12 miesięcy. No, sroga, sroga, pytanie, czy coś takiego może taki dostawca podważyć i powiedzieć, że ta kara jest rażąco przekraczająca, nie wiem, jakieś dobre praktyki, i w związku z tym jest prawnie nieskuteczna? Może, natomiast kto wtedy stwierdza to, jest no, sprawa, by musiała trafić do sądu. Rzeczywiście, jeżeli okay. kara jest wygórowana, to można i nam takie przypadki, że rzeczywiście sąd albo obniżał. Ale to wysokość tej kary umownej albo w ogóle ją uchylał w zależności od konkretnego przypadku. Natomiast jak najbardziej no. można spróbować walczyć o to, żeby ta kara umowna była. Nie, bo to sprzedawcy, to nie, nie mówimy tego, nie wolno sprzedawcy. Dobrze. <laughs> Ale że co wiecie, no to już myślę sobie tak, że to te się kary umowne też trzeba jakimś rozsądkiem y, przewidywać, tak? To nie... nie, to się wytnie, to się wytnie. Nie, to powiemy, że nie, 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 nie może się od tego uchylić. Dobrze, nie, nie. wycinamy to. Dobrze. <laughs> to się no dobrze, no to kary umowne co dalej? Tak, jesteśmy przy tym, jak sobie ten kontrakt zabezpieczyć. To powiem tak, że te kary umowne bo najczęściej po to się, w, no, fajnie jak ich nie trzeba używać, ale one mają taki skutek psychologiczny dla drugiej strony. No bo wiadomo, że jak już mamy na przykład naliczone kary umowne za każdy dzień yy, opóźnienia albo zwłoki, w zależności jak tam w danym kontrakcie mamy, to jest jeszcze, jeszcze bez limitu. Tak, jeszcze na przykład mamy bez limitu dokładnie, tak? A jeszcze mamy napisane, że druga strona może dochodzić kar umow... odszkodowania przewyższającego kary umowne, to już to jeszcze. Ale tak jak mówisz, no jak bez limitu, to te dni lecą i ta kara, wysokość tej kary też leci. Ale jakby... to już wtedy chyba, no nie wiem, załóżmy, że jest firma, która robi 20 milionów obrotu, a kary jej się bez limitu na rocznie, a kary się bez limitu narobiło na, na 50, no to wówczas chyba sąd już faktycznie powie, no nie, no, ta kara jest jakby już dalece wykraczająca poza w ogóle obroty tej firmy, no nie? Ja myślę, że to już się szybciej by strony dogadały, zanim by ta kara umowna ilość ta milionowa miała być w ogóle nałożona, także myślę, że. A to też wiecie, to jakby trzeba zmierzyć wysokość kary w oparciu też o trochę, nasze nie trochę, ale dostosować do wartości kontraktu, tak? Co innego, jeżeli mówimy o dostawie, nie wiem, wartej 10 tysięcy, co innego 10 milionów, tak? Także to, to jest też jak myślę tutaj kwestia praktyki i, i konkretnego przypadku, tak. Dobrze, czyli co jeszcze możemy zrobić w umowie, żeby sobie poprawić sytuację? No możemy jeszcze, jakie my możemy zabezpieczenia inne tutaj mieć? Możemy mieć z takich tańszych, że tak powiem, niewymagających jakichś kosztów dodatkowych, to możemy zażądać weksla od drugiej strony na przykład. Nie jest on lubiany bardzo zabezpieczeniem, dlatego ale to już na pewno trafi do działu prawnego do, do uregulowania, dlatego że te weksle są takie, bym powiedziała, jednak można zrobić tam błąd zwyczajnie i ten weksel potem e, najpiękniejszy weksel może być nie do użycia. No więc to to, ale z drugiej strony zaletą tego narzędzia jest to, że jest nie wymaga jakby dodatkowych środków i to może być też ważne w tym konkretnym kontrakcie, bo na przykład świetną, świetną świetnym zabezpieczeniem jest gwarancja bankowa, tyle tylko, że ona kosztuje. No więc e, w takiej sytuacji no to już jednak to podraża wartość kontraktu. Tak? Czyli takie ubezpieczenie jak gdyby od można tak, to znaczy to tyle, że możemy y, użyć tej gwarancji bankowej na, w określonych sytuacjach przewidzianych w tej gwarancji bankowej, ale to jest wtedy to jest generalnie drogi instrument, no bo musi go to drogi zabezpieczenie musi być, musi być rozmowa z bankiem i no i bank musi po prostu weryfikuje też kontrahenta, czy może w ogóle ten kontrahent dostać gwarancję bankową. No ale w zamówieniach publicznych jest to powszechne zabezpieczenie. A, tak, zgadza się. Tak, tak, tak. No bo to są zamówienia publiczne. Tak, tak, tak. Co możemy jeszcze mieć? W takich, z takich prostych rzeczy, to no, odsetki to już nie wspomniałam, ale dla mnie to takie naturalne, że to znowu, ale to chyba nie powinnam wspominać, no bo to wy jesteś, mówimy, o, mówimy o kupującym, więc mm -hmm. to my to płacimy, tak, to. To, to o, ty o tym nie mówimy. Te punkty wywalamy z umowy. Wywalamy, Te to. wywalamy. tak. <laughs> Aha, my kupujemy, no więc jeszcze jedna jest ważna rzecz, że jak my kupujemy i jesteśmy w obrocie B2B, to musimy sobie zobaczyć, czy ta druga strona to daje nam na ten towar, czy, po pierwsze, że nam nie wykluczyła rękojmi, a ponieważ jesteśmy w obrocie B2B, to mogłaby to zrobić, bo w obrocie B2C już nie. Więc czy, czy, nie, czy czasem się nie wkradł zapis w umowę, że nie mam, że rękojmia jest wyłączona. To absolutnie na to się nie zgadzamy. Ewa, prośba od razu tak. o wyjaśnienie tej rękomi też w dwóch zdaniach. Powiedz właśnie tak. czy, jaka jest różnica między gwarancją a rękojmią? To jest bardzo tak. bardzo, bardzo ważne. Już kwestia. wam już tłumaczę. Rękojmia jest y, takim instrumentem, który w ogóle jest przewidziany w kodeksie y, cywilnym. Natomiast gwarancja i rękojmia o ile nie została w obrocie B2B właśnie wyłączona, i musimy być czujni, bo z konsumentami nie można w ogóle wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi. I, i jakby ona przewiduje odpowiedzialność sprzedawcy za wady, tak mówię, i prawne, i fizyczne tego przedmiotu, który, który jest dostarczany. Natomiast gwarancja, czym się różni od rękojmi? Gwarancja jest dobrowolna. My się przyzwyczailiśmy w ogóle w obrocie, że my tę gwarancję mamy. Ale de facto gwarancja jest dobrowolna, i jaka jest różnica? My tak naprawdę cieszymy się zawsze, że dostaliśmy ochotę, dostaliśmy gwarancję na dwa lata, na pięć i w ogóle na dziesięć, no nie? Ale tak naprawdę istotą tej gwarancji jest to, na co my tę gwarancję dostaliśmy. I dlatego mówię, że jest różnica między rękojmią a gwarancją, bo w rękomi, która jest uregulowana w kodeksie cywilnym, mamy w punktach, co nam się jako kupującemu, jak, nam, jak mamy wadę prawną albo fizyczną, należy, i jest to bach, bach, bach. I OK, możemy sobie tej rękomi jak ją mamy, to użyć. Jak nam nie, jeszcze, jakiś nam termin z y, rękomi jakby nie upłynął. No no, to... a z gwarancją, to, to co mówisz, to jest najczęściej w motoryzacji, bo tak dostajemy jest. samochód. Ja chciałam który użyć ma... tego przykładu. Okej, okay, dobra. No nie, a nie, to nie, to 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 nie, nie No bo wiesz, no mamy samochód, który ma 7 lat gwarancji, a tak. cieszymy się, że w tak. 7 roku silnik nam się zepsuł i to mamy jeszcze samochód na gwarancję. Tak tak jest. To <laughs> pokazuje, że gwarancja na silnik to była tylko półtora roku, a 7 lat to było naprawy nad kostką. Ale tylko i wyłącznie. Dokładnie tak. W sensie takim. I to jest zasadnicza różnica, bo gwarancja jest dobrowolna, a zatem dostajemy gwarancję tylko na to, na co nam chce dać y, sprzedający tą gwarancję. No. I diabeł tkwi w szczegółach y, warunków gwarancji, bo w zasadzie z czymkolwiek y, nie chcemy, jakby z mojego doświadczenia wynika, co bym nie chciała z tej, tej gwarancji skorzystać, to zawsze się okazuje, że to jest poza gwarancją. Albo jest część szybko zużywalna, albo w ogóle jest wykluczona z gwarancji, no i e, tak jak mówię, cieszymy się, że mamy tyloletnią gwarancji, no ale cóż. Nie e, def... w Dokładnie. Więc e, wracamy do naszego kontraktu i tego, że jesteśmy w relacjach przedsiębiorca-przedsiębiorca. Tutaj też chcemy mieć tą rękojmię, tak? W tym kontrakcie, jak kupujemy, to chcemy wiedzieć, jakie nam prawa przysługują z kodeksu cywilnego, i chcemy sobie je użyć, jak nam będą potrzebne. A w zasadzie możemy sobie wtedy, jak ta rękojmia nie jest wyłączona, używać i rękojmi, i roszczeń z rękojmi, i z gwarancji. Więc tego pilnujemy, tak, żebyśmy to mieli, a bo zakładam już, że jednak kupujemy, i wtedy ta gwarancja, no to my nie jesteśmy w stanie negocjować warunków tej gwarancji. Chociaż ta, w dużych kontraktach możemy. A ta ta rękojemie, ona jest w kodeksie cywilnym na jakiś konkretny czas, czy w umowie wtedy musimy przenieść sobie do takiej B2B i na jakiś czas tą rękojmię? To znaczy się tak, w kodeksie ona jest wskazana, ja teraz nie pamiętam, czy to ona chyba dwa lata wynosi rękomia, mogę się pomylić, nie jestem teraz tego pewna, natomiast jakbyśmy chcieli sobie tą rękojmi przedłużyć w umowie i druga strona się na to zgodzi, to jak najbardziej możemy. No Ale gwarancji może udzielić producent, tak? A sprzedający tak. nie zawsze będzie producentem, więc nie udzieli gwarancji, tak. tylko wtedy musi udzielić rękojmi. Tak, albo Co się powiedzi? zdarza tak, że są cesje jakieś tam no. też tych, z, tych uprawnień z tytułu gwarancji z producenta na tego dostarczającego. To już wchodzimy w takie, myślę, do mocno okay. skomplikowane rzeczy. Dobra, Tak. super. Co tam nam jeszcze zostało do Podpis. So, że, proszę. Wiesz co, my, już Podpis. Roz, my już godzinę tak. prawie rozmawiamy, a ja mam jeszcze pełno pytań, ja już się nie odzywam, ale oni tak, mi się pytania w głowie tak pojawiają, jak bąbelki w butelce szampana. No ja, właśnie, to może ja już tak, oprócz podpisu, tak, bo powiedzieliśmy o terminach, myślę o najważniejszych, yy, o zabezpieczeniach, o formie. Patrzę sobie na moje treści, które sobie tutaj przygotowałam. No, podpis jest bezwzględnie jednak potrzebny. No, jeżeli mówimy o umowie takiej, która ma mieć formę pisemną, to albo podpis elektroniczny, kwalifikowany, albo, albo tak zwany odręczny. Tak. No i gwiazdy zakupów powinny uważać na gwiazdki. Tak, jeżeli te kwiatki są. Druczkę. Tak, to, to mówimy o tych kontraktach, które są w tych wiecie przygotowanych warunkach sprzedaży, tak, które mają okay. bardzo drobny druk bardzo często. A właśnie, no to tutaj od razu no to, to pytanie już zadam. To jak mamy na przykład w umowie od, odnośnik do strony dostawcy, na przykład z jakimś regulaminem. Mhm. I ten regulamin się potem zmienia, a my podpisaliśmy umowę w tym roku i tam było, że to będzie na tej stronie ten regulamin, on się potem zmienia, to my musimy go śledzić cały czas? To jest takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć jednoznacznie powiem dlaczego zakładamy, jak rozumiem, że my razem współpracujemy cały czas. I dopóki współpracujemy i wszystko się nam układa, to jest dobrze. Natomiast jakby się tam przestało układać, i się pokłócimy, to wtedy ja będąc tym, który nie śledził tym, tą stroną tej umowy i na przykład nie wiedziałam, że to zostało w ten sposób tam pozmieniane, to ja Kierne, myślę, że miałam spore argumenty na to, żeby się obronić przed tym, że ja nie zostałam poinformowana o tej zmianie. Natomiast jak ja bym była po stronie tej drugiej, która ten regulamin przygotowała i sobie to zmieniała, tak jakby mi zależało na, na podmiocie, z którym bardzo często współpracuję i by mi zależało, żebym ja miała pewność, że ja, że, my się, że dwie strony funkcjonują na nowych warunkach, to ja bym musiała zapewnić to, że ja dostarczyłam tej drugiej stronie ten, te zmienione warunki, i hmm. że ona się z nimi zapoznała. Przynajmniej hmm. zatem wysłałabym mailem do osoby, z którą mam kontakt w ramach tamtego sklepu. Tak, hmm. hej, zmieniają się od, nie wiem, 1 stycznia nasze warunki, tutaj okay. w załączeniu ci je przesyłam. Okay. Czy ta druga strona sobie z nimi, się z nimi zapozna? Nie wiemy, ale ja mhm. potem y, wiem, że ja mogę powiedzieć: oho, ja tutaj zmieniłam, ale ja dostarczyłam. A druga strona mi nie odpisała, że się nie zgadza na te warunki, na przykład. Mhm, Ten up. Mhm, okay. I jak kupiec zanurzy się w meandry prawnicze to naprawdę zwaruje, <laughs> więc wyjdźmy, wyjdźmy już z pokoju prawnego. Ewa, bardzo Ci dziękujemy za to spotkanie, bardzo Ci dziękujemy za wyjaśnienie wielu kwestii i no, tak, takim tym ludzkim głosem, nie, nie, nie stricte prawniczym, wiele zagadnień nam się dzisiaj pojawiło, więc to jest bardzo cenne dla nas kupców. Dziękujemy Ci za, za to, czym się z nami podzieliłaś, swoją wiedzę Mam taką prośbę. Tak. Za, jeżeli będą pytania od Was, to zadajcie je pod tym filmem, zadajcie je w komentarzu. Spróbujemy tutaj namówić Ewę, żeby nam pomogła odpowiedzieć na te pytania i zagadn zagadnienia prawne, które się pojawią. A być może są jakieś kwestie, które warto by było jeszcze omówić i wtedy z Ewą się umówimy na kolejny odcinek. Może Jasne. nam drugi raz też nie odmówi. <grym> Dzięki. Ewa. Zapraszam. Bardzo chętnie odpowiem na pytania. Także jak mi tylko Łukasz i Jacku przekażecie, to, to myślę, że możemy bez problemu. Jak to nie będą wymagały, wiecie, opasłych <grym> opinii prawnych, to nie ma żadnego problemu. Oczywiście tak. Bardzo Ewa. dziękuję. Bardzo, dziękujemy Bardzo dziękuję. I do zobaczenia w świecie widzianym okiem kupca. I prawnika. <laughs> Zatem. I dobra.